Zanim zaczniemy materiał, mam ważną informację dla wszystkich osób, które są przed wykupieniem ubezpieczenia na swój samochód lub życie. W większości wypadków sprawy z ubezpieczeniem chcemy załatwić możliwie szybko, bezpiecznie i tanio. Tym bardziej w momencie, kiedy dużo się dzieje, ponieważ przykładowo jedziemy na długo wyczekiwany wyjazd za granicę. Żeby w pełni wykorzystać taki wyjazd, komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa to podstawa. I tutaj z pomocą przychodzi nam Punkta.pl, która w szybki sposób jest w stanie porównać oferty od ponad 70 towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. Dodatkowo oferuje nam również wsparcie ekspertów, którzy pomogą Wam dobrać ubezpieczenie w punkt do zaspokojenia Waszych potrzeb. Więcej informacji znajdziecie na Punkta.pl, a teraz zapraszam na materiał. Siemano, siemano, słuchajcie, właśnie się ogarniam i za chwilę jadę do Torunia na zawody Drift Open, w których będzie brał udział Tasiem jako kierowca. Ja dołączam do jego ekipy jako spotter i w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak wygląda praca spottera z kierowcą. Postaramy się nagrać parę gadek, pokażemy Wam cały przebieg zawodów i zobaczymy, jak Tasiemowi pójdzie, tak więc lecimy do Torunia. Nastawienie bojowe, będziemy sprawdzali teraz skórę, chcę się wjeździć, chcę zobaczyć, jaki mam feeling i oby bez awaryjny. Tak więc ja idę teraz sobie na górkę tutaj, tam będę miał możliwość w ogóle patrzeć na wszystkie przejazdy z zewnątrz i pierwsze co, jak robimy, kiedy Tasie będzie wjeżdżał na tor, tak naprawdę najistotniejsza rzecz przy tego typu setupie auta, wjeżdżamy na tor i sprawdzamy przełożenia, dzięki czemu auto będzie mogło możliwie najlepiej się napędzać. Nie będzie przepalać opony, tylko będzie wykorzystywać możliwie najlepiej trakcję opony i no to da nam tam dużo prędkości i konkurencyjności. Tak więc czekamy na pierwszy przejazd i będziemy się komunikować z Łukaszem i kminić, czy coś zmieniamy, czy zostawiamy. Generalnie nie było turbo blisko, ale było w porządku. Rozumiem, a ile tak mniej więcej brakuje? 2 metry do końca toru, czy krawędzi? Wiesz co, ja krawędzi stąd nie widzę, a tam między barierką a krawędzią jest metr, więc myślę, że tak byłeś pół metra od krawędzi jakoś, coś w tym stylu. Ale to na razie na spokojnie, to się nie wkręcaj w barierkę, bez sensu. Jeszcze bardziej siada. Idzie. Dobrze było, nie? O, jest dobrze.
Jest loża, teraz będziemy oceniać. Tak, loża szyderczy. Także co, zmieniamy przełożenia. Mam w tej chwili 3,97 na tylnym dyferencjale. Czuję, że na ostatnim łuku brakuje mi biegu i podchodzi mi pod odcinkę, dlatego robimy przełożenie na 3,75, ale wtedy się pojawi problem z wejściem, także zaraz to zmienimy i przetestujemy. Wyciągnij dekiel, połóż go na plecach. Dobra, dobra. Ciągnij. Jedno i drugie i wsadź je tu. Dobra, możesz szybko wsadzać dekiel. Słuchajcie, witamy Was w sobotni poranek. Zaczynamy dzień pierwszy zawodów. Dzisiaj mamy kwalifikacje. Jak widzicie, aura cały czas deszczowa. Tak więc no, Tasiem zaraz się przygotowuje, będzie jechał. A ja Was teraz zabiorę tutaj do budynku, gdzie pokażę Wam, jak będzie wyglądała trasa zawodów, jakie będą zony, na co zwracają uwagę sędziowie, dzięki czemu będziecie mogli też zrozumieć, co jest istotne i co ma wpływ na wynik. No więc idziemy. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej tor w Toruniu. Jest to taki mały ring. I mamy wyrysowane zony na tej trasie, które jakby są najistotniejsze w drifcie, ponieważ to są punkty, które są wymagane przez sędziów, w których właśnie pojawi się auto przodem albo tyłem. Tak więc zaczynając od początku, tutaj mamy start. Ten odcinek między jedną linią a drugą linią jest momentem, kiedy napędzamy auto bez driftu. I ta linia jest linią inicjacji, czyli tu już musimy wejść bokiem za tą linią, żeby zdobyć punkty, co jest najważniejsze. Pierwsza zewnętrzna zona. Następnie druga zewnętrzna zona przy barierce i tutaj jest dosyć długi odcinek prosty, na którym musimy wygenerować dużą prędkość, żeby móc dolecieć do tego miejsca, ponieważ tutaj jest zewnętrzna zona jedna i tutaj jest ważny temat, dwa pachołki, które są niesamowicie istotne, ponieważ jako prowadzący, jak uderzymy ten pachołek, to mamy automatycznie zero. Tak więc po przejechaniu tej linii zakrętów, tu mamy dosyć dużą dowolność, nabieramy ponownie prędkość, żeby się przełożyć, możliwie najbardziej agresywnie, pod zonę numer 3, gdzie jest barierka i następnie już tutaj powolnym, jednostajną linią, jednostajnym jakby kątem staramy się dojechać do czwartej zony i finish line, gdzie już tutaj wygaszamy drift i pokazujemy sędziom, że właśnie to wygaszenie driftu jest przez nas pewne, opanowane, a nie, że powiedzmy gdzieś tam później jeszcze wejdziemy w krzaki, które może też później spowodować zero. Tak więc tak wygląda trasa na tą rundę Drift Open. I obserwować, jak to się mówi, idzie i dawać mu wskazówki, tak żeby był możliwie najszybszy na tej trasie i wypełniał możliwie najlepiej te zony. Tak więc czekamy na pierwszy przejazd Tasiema. Dobra, jest Tasiem tutaj, o, na starcie.
I zobaczymy, jak mu zaraz pójdzie o tutaj. A potem o tutaj. Tak więc mamy, jesteśmy po pierwszym przejeździe Tasiema, niestety nie trafił w zonę, w ogóle jakby nie wypełnił tego zakrętu, tego gościoła tak po linii, można powiedzieć. No i trochę jakby zgubił prędkość, więc tak naprawdę musi zacząć szybciej wchodzić, dzięki czemu będzie miał lepszą prędkość, będzie mu łatwiej wygospodarować po prostu resztę przejazdu, bo no jakby specyfika silnika J2JZ też jest, powoduje to, że przy małej prędkości ten silnik ciężko wstaje, więc dobrze jest jeździć większą prędkością, łatwiej. Łapie trakcję z tyłu, wypycha mnie i mnie wywala albo na zewnętrzną, albo w zawodnika. No tak, rozumiem. Nie ma opcji tym samochodem, żeby jechać. Zobacz, tutaj na tej przekładce. Pokażę gdzie. Tu jadę. I teraz jak się przyłożę, przód mnie wypycha. O, zobacz, wypycha mnie na zewnętrzną, staram się szybciej przełożyć i na tamtą zewnętrzną mnie wypycha i mnie wpycha na zawodnika. Okay. Nie można w ogóle jechać. O, widzisz? I nawet hamuję nożnym, bo mi tak przód w nią leci. Powinienem, wiesz, przyhamować nożnym, przód powinien te stary się ładnie ułożyć i ja ją ładnie jadę jak odcykla za nią. A jak hamulec i nic się nie dzieje. Kamień Sikora. Słuchajcie, jesteśmy po treningach, jesteśmy, można powiedzieć, też już po briefingu, więc kolejny etap zawodów to są kwalifikacje. Niestety no, nie ma jakby zbyt dobrych nowin, ponieważ na treningach cały czas Tasiemowi się nie do końca dobrze jeździło. Jest problem z uciekającym przodem. Możliwe, że po prostu auto jest tak ustawione aktualnie, że ma zbyt dużo trakcji z tyłu, przez co automatycznie jak Tasiem jedzie bokiem w poślizgu, po prostu wypycha mu przód. I te przednie koła po prostu płużą i Tasie mówi, że no jest pasażerem w środku, źle mu się jeździ, nie czuje tego auta i jest no niezadowolony, krótko mówiąc. Tak więc po prostu wracamy, można powiedzieć, do bazowego setupu, który był w momencie, w którym przyjechaliśmy, bo pierwszy komplet Tasie, który tutaj zrobił, był naprawdę na pełnym kozaku. Tak więc no, zmieniamy przełożenia, zmieniamy delikatnie ustawienia samochodu po to, żeby mieć nadzieję, że po prostu to się wróci i wróci Tasiemowi feeling auta. I będzie dobrze, tak więc no, trzymajcie kciuki. Ponieważ się odkleiło. Ostatnie poprawki, zmieniamy przełożenia, wracamy do tego, co było na samym początku. Jedziemy w ciemno, nie mam nic do sadzenia, bo gorzej być nie może. Ponieważ no, kompletnie tak jak wspominałem, nie mam z przodu trakcji, nie mam kontroli nad autem w środkowej sekcji toru. Także no, będzie jak będzie, dam z siebie wszystko, jadę, będzie grubo. Gramy sobie tutaj w Drift 21. Powiem wam, że jest przepaść, jeśli chodzi o fizykę jazdy z tym, co było kiedyś. Miałem okazję bawić się tą grą jakieś 2 lata temu, jak cały ten projekt był jeszcze w powijakach. To, co dzisiaj chłopaki mi tutaj pokazali, to jest naprawdę nie ta gra. Jest
jestem zachwycony i czekam, aż będę sobie mógł to już pobrać na swojego komputer domowy. I naprawdę, no gra jest świetna i widać mnóstwo pracy wsadzone w samą fizykę, też w garaż. No ja jestem zachwycony, brakuje mi słów. Zapraszam was, jeśli chcecie, pobierajcie, kupujcie, bo gra jest naprawdę warta swojej ceny. Jeszcze na drogę. No i tak to może iść. Naprawdę bardzo ładnie na bombie. Widać, że szło jak trzeba. No i problem się pojawił po ścianie. Dalej mi odcina. W sensie, że moc ci odcina, tak? Tak.
jestem świeżo po pierwszym przejeździe w quali ze Stasiakiem. Fajnie się go goniło, ale niestety jak lidowałem na ostatnim zakręcie, przedostatnim zakręcie straciłem moc, przerywał mi motor, prychał i nie byłem w stanie dolecieć. Ledwie się kwadratowo dolatałem, pewnie dlatego też między innymi przegrałem. Także teraz walczę, żeby udało się w ogóle jeszcze przejechać kwalifikacje. No, jest niedziela, dzisiaj zaczynamy główny dzień zawodów, czyli przejazdy w parach w top 16. Tasiem już pojechał na trening, ponieważ dzisiaj mamy go od 10 godziny treningu. I co ciekawe, wczoraj jakby Tasiem miał swoją parę z Marcinem Stasiakiem, przegrał ją, później miał kwalifikację, zdobył 88 punktów. I dzisiaj jako ciekawostka jedzie swoją parę w top 16 już w tych dedykowanych zawodach głównych. Znowu z Marcinem Stasiakiem, tak więc wiemy co poprawić po wczoraj. Tak więc myślę, że dzisiaj będzie na pewno dużo lepiej. Udało nam już się też rozwiązać problemy z pływającym przodem. Tak więc trzymajcie kciuki za Tasiema i lecimy na tor. Słuchajcie, no pech na razie jeszcze nie opuszcza. Wczoraj miałem problem z mocą w kwalifikacjach. Przerywało mi auto na ostatnim winklu pod obciążeniem, bo brakowało ciśnienia na listwie paliwa. Wymieniliśmy dwie główne pompy wczoraj. Myśleliśmy, że rozwiązaliśmy problem. Niestety dalej on jest, ponieważ rozpoczęły się przed chwilą pierwsze treningi. Dzisiaj jest niedziela i dalej odcina. Została nam tylko pompa podawcza i modlę się, żeby to rozwiązało moje problemy i żebym zdążył chociaż jedną parę zrobić przed głównymi zawodami dzisiaj. Także no, jest jak jest, walczymy, nie poddajemy się, a ja dam z siebie wszystko. Tutaj jest zasilający do sumy porta. I tam, nie wiem. Wróciliśmy z Torunia, jeździliśmy, szukaliśmy. Udało się zadzwonić do właściciela Rally Shopu, wysłał swojego pracownika. Nie było adapteru, ale przekombinowaliśmy z innymi końcówkami, zmienimy innej średnicy wąż. Jest nadzieja, że się uda, także chłopaki teraz będą walczyć. Trzeba zakłuć przewód, tak pomiędzy tym a tym. Co, ciąć po taśmie? Po taśmie. Tak.
pod umyć, to zawsze trzeba zmywaczem i wyczyścić przedmuchę. Tak, tak. Jeszcze raz. Ale paliwa jest pełen zbiornik? Nie jest, no. Dobra, to kolejny. Nie, to do paliwa. Wiem, że to temat jest tutaj i było nam zostało do kursu 20. Tutaj mały klucz 18. Okej. Ten, ucineczki do tytułu. Plus i minus nie jest po... Łaj, pompę, włącz pompę. Pompy, pompy, pompy. Pompuj! Szybciej! Stary, to jest dziura jak w stodole. Jeszcze trochę. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze. Dobra. A to sorry! To chodzi. Cześć Miki. Czy to już się przygotowujesz swojego syna do tego, że za kilka lat on razem tutaj z tobą będzie nam prezentacji czekał na to, aby rywalizować z resztą najlepszych polskich instytutów? No to byłoby spełnienie marzeń. Na razie Miki jeździ na symulatorze, na to nas stać i każdemu polecam od młodego, ponieważ też łapie zajawkę i nieźle sobie radzi, a młodzi płoną jak gąbka. Generalnie też bardzo chciałbym podziękować z tego miejsca całemu teamowi, bo gdyby nie oni, ciężka ich praca, nie było możliwe startować, oraz całemu teamowi Karoliny Pilarczyk, bo też bardzo mi pomogli. I nie wiem, czy to też nie są moje ostatnie zawody, więc korzystając z tego, że to jest moja rodzina, chciałbym ich bardzo pozdrowić i jest to moje spełnienie marzeń tak naprawdę i mam nadzieję, że w tej chwili w parze w top 16 będziemy mogli pokazać cały potencjał mojego samochodu i pracy mojego teamu, który wykonała przez ten weekend. Tym bardziej wielkie, wielkie brawa dla Łukasza Kaszczurskiego. Tak więc idealnie, bo wszystko się złożyło w czasie tak jak mogło. Tasiem jedzie na start i zaczynamy show!
Naprawdę, słuchajcie, jestem po pierwszej parze. Pierwszy raz się przejechałem tym samochodem podczas tego weekendu, sprawnym samochodzie, gdzie mi nie odcinało, miałem pełną moc. I tak powinno wyglądać od piątku, ale jest jak jest, jest dobrze, cieszę się, że mam fajny feeling, a reszta przyjdzie sama. Słuchajcie, leci szybki serwis fury, jest dolewana wacha, są zmieniane koła i mega dobry news, ta się wygrał swoją pierwszą parę w top 16. Tak więc jesteśmy do przodu, jedziemy w top 8. W przejazdach wkradły się małe błędy, ale już teraz ta się mówi od razu na bieżąco, zwróciłem na nie uwagę. Głównie chodzi o przód, że zaczął mu znowu płużyć przez to, że opony po prostu nie były odpowiednio dogrzane, bo mamy dosyć zimną pogodę. Tak więc po prostu zwróciłem mu na to uwagę, żeby o tym nie zapomniał, bo no to może bardzo dużo kosztować. Ale, no ale generalnie jest ogień, tak więc lecimy zaraz parę top 8. Dobra, tak więc słuchaj, jeżeli chodzi o Laskowskiego, to jeździ bardzo płynnie, głęboko po zonach i dość szybko. Na pewno nie jest wolnym zawodnikiem. Dobrze było. Petarda mała. Gratulacje Tasiem, gratulacje, mamy to. Graty, graty, mordo, zajebiście było. Kurde, boję się na pełnej bombie pojechać, ale chyba z Jarkiewiczem na lidzie tak zrobię. Czym zrób tak jak robisz, bo to wygląda bardzo dobrze. Cały weekend awarie, problemy, wszystko stary. Cały weekend, nie? I pierwszy na zawody. Masakra, przejazdy, przejście punktowane. Kura zaczęła podawać. Słuchajcie, właśnie rozgrzewają opony i Tasiem jedzie w top 4 z Markiem Jarkiewiczem, więc trzymajcie kciuki. Widać, jak tu 10-0 dla ciebie, Jarkiewicz, wypad z toru. Ponieważ ich zdaniem przy pachołkach ty zwolniłeś i dlatego Jarkiewicz się pogubił i wypadł z toru. Taka jest, jakby to powiedzieli mi sędziowie.
To nie sposób pomylić nagrodę bez bata. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po zawodach. Tasiem skończył w finale B. No niestety generalnie jakby co się wydarzyło w przejazdach top 4, bardzo dziwna sytuacja nastąpiła i ocena sędziów. Sami jej do końca nie rozumiemy. Byliśmy rozmawiać z sędziami, no ale generalnie była taka sytuacja, że po prostu zawodnik wypadł poza tor i dali mu wygraną. Jakby musimy to przeanalizować i myślę, że zrobimy to już na spokojnie, żeby też jakichś nie dawać pochopnych werdyktów. Aczkolwiek powiem tylko jedno, Tasiem dzisiaj był w totalnym sztosie i czułem w ciarach, że to był jego dzień, ale niestety taki jest lift, że mamy wpływ na jazdę, nie mamy wpływu na wynik i dzisiaj no tak po prostu było. Chciałbym podziękować z tego miejsca całemu mojemu teamowi. Zacznę od Pawła, głównego dowodzącego całego Drift Patriot, który to wszystko stworzył. Ja gdzieś byłem zawsze też z plecami, też się czuję częścią tego dużego projektu. Całemu mojemu teamowi, który pomagał, ponieważ mieliśmy cały weekend. Działo się, uwierzcie, że się działo. Ja dopiero zaczynałem tak naprawdę wjeżdżać się w auto, uczyć się trasy od pary top 16, ponieważ nie miałem cały czas mocy, brakowało mi już paliwa przed ostatnią zoną, więc... Tak było, a czułem, że byłem w sztosie i czułem, że mogłem wygrać te zawody. Powiem to może nieskromnie, ale czułem, że naprawdę mogę to wygrać. Na spokojnie przeanalizujemy ten przejazd. Także to w ten sposób... To na spokojnie na garaży podsumujemy, ale myślę, że co możesz jeszcze pokazać. Mamy pucharek pocieszenia, is the wall. Także tak kończymy, tak sezon kończymy, jeżeli chodzi o mnie. Zobaczymy, co będzie się u Pawła działo, a będzie się działo, także bądźcie na bieżąco. No.